Jest i Andrzejek. O, patrzcie, kurde, oj, bo tu muzycy. Gdzie jest tu? Kurwa, raczej wolno. No. Jest Andrzejek z poprzedniego filmu. Ogólnie to jest początek do następnego materiału. Tego jesteśmy na drugim polu. Przejechał ziomuś Perkinsem z dwoma szczepami swoimi, tak jak będzie wspomniane w filmie. Siema, siema, siemaneczko. Z tej strony Agrovlog. O kurwa. Witamy na żniwach. Ustawiony wiatr, wszystko rzeczy takie. Rurujemy, bo w sumie tak, żniwa się rozpoczęły na mnie w moim przypadku, dużo już pokosiło, ale jeszcze miałem ogólnie dużo siana do zbiorów, czasami się trochę opóźniły i sytuacja no, wygląda tak, że żeśmy pokosili wszystkie owce już, mieszanki. I no nie powiem, super, bardzo ładne. Wyjątkowo, ja na taki rok co był, wiadomo, znowu no, trzeba ponarzekać trochę. Bo widzicie, jak w sumie wygląda przeżyto, nie? Tak dokładnie widać na filmie, tak samo, że no nie jest za pięknie. Uciekło trochę, dużo ziela powychodziło. Tu akurat miejscami to nie jest tak źle, patrzę, bo były gorsze kawałki. To czekam, 6, 6, 4, 2, 3, albo głosówki na skopu. No, kosiłem przeżyto trochę prędzej tam w sąsiedniej wiosce, to kosiłem hektar, nie wiem ile z hektara mi wyszło, chyba około 4 tony, gdzie ani nie 4, sorry, niecałe 3, tak, tak bym to powiedział, bo to były stawki przy przyczepie za 47, to jednak trochę myli człowieka. A co? No i myśmy zaczęli. W sumie ja zacząłem. Ojciec z przyczepami ciągle zasuwa. Nie udało wam się dobić niestety pod filmem z Andrzejem do 50, że się dobili czy ileś tam. Nie udało się dobić do setki, czyli nie będzie filmiku z Bizonem. Nie, że go nie nagrałem, bo w sumie Andrzejek już pożniwował, że jest gotowy. 5 milionów Ukraińców. Więc chyba już możliwości nie będzie, ewentualnie na drugi rok. Chyba, że wam się uda, to jeszcze może coś wrzucimy. Bo wiem, że będzie coś tam jeszcze kosił u kogoś, to może się coś uda, ale to już od was zależy. Był takie wymaganie, to niestety tak musi zostać. No a taki wiatr się dzisiaj zrobił, że na początku na rano było ciepło bardzo, a teraz się taki wiaterek tutaj zrobił i zobaczymy, czy się uda coś dokosić, czy tak, czy mnie zostanie deszczyk i to, ale nie, na razie działamy, na razie trzeba działać, jeszcze mi stresowania zostało dużo, słomy w sumie, stresowania słomy też coś leci. Za niedługo, bo opowiem wam jeszcze o klimie, jak mi się tam w ogóle to podoba, jak mi się to w ogóle sprawdziło. Bo akurat tu nie mam klimy, ale mam same nawiewy 3-stopniowe. I powiem wam, że jest spoko. No nie ma wiadomo zimnego powietrza, ale jest takie lekkie chłodne. No. Tutaj mam krzeseleczko, jakby jakiś gość przyszedł. Zapraszam na kombajn. Do wygrania posiedzenie na kombajnie u Agrovloga, zapraszam. Nie wiem co na konkurs, ale kiedy ktoś przyjedzie, czy tam ojciec pojeździ, poczeka, nie ma co robić, czeka na zbiornik, to co? Nie będzie na traktorze siedział, tylko pojeździ ze mną. Mnie tu dużo ogólnie na tych mniejszych kawałkach, gdzie naprawdę by potraciło się to zboże, to jest masakra, tyle powychodziło. Wczoraj żeśmy jeździli z kolegą, żeśmy jeździli ciągle w kółko, ja patrzyłem na zbiornik, kuśla, czy ta nic nie sypie, nic się dzieje,
mieliśmy rurę od fazu, zastanawiam się, kurwa, czy my nie włączyli przypadkiem wysypu, że to na bieżąco na ziemię leci, ja. Ale nie no. Udało się na tyle, że... Także mnie długo jeździli, a w sumie mnie naładowali, więc nie ma tak źle. Kopań przesmarowany, oleje posprawdzone, filtry były czyszczone. Więc myślę, że jak chodzi o stan mechaniczny, to tak plus minus wszystko sprawdzone. Wiadomo, to się wskazy, wszystko może zepsuć, ale na razie odszukać, nic się nie dzieje. To przed chwilą właśnie zrobiłem, to tylko łapka jedna od podajnika mi się znalazła w zbiorniku i na przyczepie, bo musiała się urwać ta taka gumowa, co leci do baniaka, nie, do zbiornika od posupu i to, ale to tam małe piwko i ta rzeźbie zakuli na nowo i po sprawie. Dobra, wszystko jest pokoszone, dobra, nie wiem gdzie mam pola. Jedno. Śmieję się, a to jest, nic śmiesznego w tym nie jest. I to tak to ogólnie się toczy. Dawno filmiku nie było, przez to teraz mam nadzieję, że trochę wleci takiegoś ciągłości trochę, kombajn, coś z presji. Może jeszcze coś tu jest talerzowanie, a wiadomo, presowania są i teraz powinno już tam poległ i ruszyć. Bo to po tym sianie taka chwilowa przerwa. Wiadomo, nie będę nic na siłę nagrywał, tak jak mówiłem, no bo to nie jest potrzeba, gdzie wrzucać jakiś kurwa filmik, a potem i tak oglądacie, bo ja, bo nowy, a to znowu to samo, załóżmy, znowu było zbieranie bali, no to... Miał coś ważnego, jakiś komunikat do powiedzenia, to bym powiedział, bez problemu. Kuźwa, zaś mi kamera szwankuje, a dopiero nie wiem o co chodzi. Coś z łącznikiem tu, czy... No to na nowo zrobić, bo normalnie lacie idzie ten ryć. Ja na bieżąco mi teraz nie potrzebuję, przeważnie przy... jakiś krzypopa albo sobie przy płotach, bo normalnie to tam... Dobrze, że to takie duże lusterka, to chociaż widzę co tam się dzieje z tyłu, bo to idzie określić plus minus jaki kombajn jest długi, plus minus wiadomo. Nie ma też co się zataczać za daleko poza widok, bo już pierwszy rok, żeśmy go mieli, to rzekł przyjebał tyłem. Więc no nie, że się chwalę, ale co nie coś potrafię, no. Kurde, z przodu rekursora ogólnie cała kabina, no ale to tak kumpel, to później ojciec podjechał, to żeś rurę musiałem włączyć tutaj i to żeś go musiał wstać, wyjść i to jak się jedzie i to wszystko, to zaś naleciało kurzu, wiadomo, na pewno jest lepiej jak bez kabiny, ale kurz musi być, tak to w sumie przy żniwach, bez tego nie ma, już nie mogę się robić taki kurwa miękki na ten kurz. Też bizony jadą, bizony dojcwar, lecę dobrze. Może to przyjdzie na wieczór, albo przyjdzie zaraz. Ponoć na wieczór ma przyjść, tak słyszałem, ale pogoda teraz się myli, raz pokazują, że będzie już wszystko, a za chwilę i tak. Wiatr coś przywieje, tak patrzę, że to coś może przyjść na pewno. Teraz 3 dni takie w sumie intensywnej kurwa roboty nie mieli, że naprawdę no codziennie wstać, teraz taki rano 5, tu zbory składać, tu to, bo jednak tego owsa się nasypało, a przyczepy potrzebne. I tak jeszcze mam na przyczepach i to później może jeszcze będę składał, ale tak co idzie na bieżąco to jeszcze ogarniam. Normalna sprawa. Coś tam suję. Na pewno więcej niż zasiął. To akurat.
lepiej nie powiedzieć. W ogóle, a to w sumie powiem przy presowaniu, bo chodzi o alternator przy pędzie, ale co? Na początku wam wspomnę przy presowaniu, to oglądamy, by nam je właśnie gadać. Bo tu dojeżdżamy chyba do końca, to będę się rozłączać. Będę tracić łączność. Jakby was bardziej interesowało coś z kombajna, to mogę jeszcze nagrać, nie ma problemu. Dużo osób może nie wie, dużo osób wie, to dalej Combine Class Dominator 78S 360 Tether. Więc taki mały kombajnik sobie. Jeśli chodzi o wydajność, wiadomo 8.8 to już bardziej takie wydajniejsze, a 9.8 to już w ogóle. Ale na te potrzeby co ja mam, to mi naprawdę starczy w zupełności. Tak się myślę. No uciekło trochę te zboże, nie powiem, no jest. Ciężki rok mam je. Ale to każdy powie, no czy rzepaki pouciekały, jak ktoś kosił, to chyba z dwie, jakby ktoś 2 tony z hektara z rzepaku, to ma naprawdę zajebiście, ale nie wiem, ja nie mogę się za dużo wypowiadać, bo to jest no, w moim rejonie tutaj, czy tam ktoś ma lepiej, czy gorzej, no to no, nie chcę tu zrobić żadnej burzy, bo to już nie ten, nie moja sprawa. Czekajcie, Andrzej już mi tak. Dobra, to zobaczymy. Dzwonił, wszystko gra, jest dobrze. Pożyczy mi dwie przyczepy jeszcze swoje. Dobry kolega, dobry.